trzecim liceum ogólnokształcącym w Łomży odbyło się oficjalne zakończenie roku szkolnego. Zobaczmy, jakie plany mają uczniowie na tegoroczne wakacje. A jeszcze nie wiemy, pewnie zarobić troszkę. Tak na spontanie wyjdzie, to zobaczymy, co będzie. No tak nie wiem, pewnie ze znajomymi będę wychodził. Jakieś ogniska, wczoraj już było jedno. No, dwa obozy mam, sportowe. I co się przydarzy, to będzie. Nie wiem, odpocząć. W Łomży czy jakieś planowane wyjazdy? No w Łomży, no, ze znajomymi. Raczej jesteś w domu. Nic większego nie planuję. Może jakieś wakacje, ale nie wiem, nie jestem pewien. Odpocząć to na pewno. Praca, trochę zabawy, wiadomo. I też trochę spontanu. Tak, dobrze się bawić. Ja mam plan ogólnie pójść do pracy, coś poćwiczyć, coś takiego. Nic wielkiego, po prostu, żeby nic nie robić, najlepiej cokolwiek, żeby było, nie? Ja również w pracy, ja oczywiście glow up. Najlepiej, żeby w ogóle każdy coś robił, ponieważ nie wiem, siedzenie w domu i marnowanie czasu nie jest jakoś dobre dla zdrowia ani dla mózgu. Jakieś wyjazdy rodzinne? Okaże się wszystko. Ogniska? Na pewno. Na plażę jechać. No i super, z dziewczynami spędzić czas. Tak, wszystko na spontanie. Tak. Może jakieś wyjazdy? Tak. Tak, na hel jadę. Na Mazury. Palić się na czarno. Wjeżdżam z rodzicami do Danii, na zagranicę i w sumie to tyle na wakacje, a później to zobaczymy. Jakaś Malta, Ibiza, te sprawy, w sumie to nic innego, tak, pomóc rodzicom, pojeździć w traktorze, pozmieniać biegi trochę, pouczyć się czegoś fajnego, języki jakieś, hiszpański, portugalski mnie interesuje, jeszcze rejony greckie i tak to nic. Nic ciekawego. Imprezy Nowogród. Pozdrawiam, polecam. Jakiś wyjazd? Może do jakiegoś innego miasta zjadać? Tak, z daleka stąd. Jak oceniasz ten rok szkolny? No dobrze, no pierwszy rok w tej szkole. Dobrze było. A jak oceny? Aby zdać, dobrze jest. Bardzo dobrze. Zachowanie... Jak jest zdane, to jest dobrze. No właśnie, jak jest zdane, to jest okej. Tak. W porządku. Nie było najgorzej. Może być. Oceny, jak zadowolony jesteś? Zadowolony. Fajnie się pracował w pewnej grupie. Czy jesteś zadowolony? To jest absolutnie tak. Ciężki bardzo. Ale czwarta klasa cięższy. Będzie cięższa. Szybko minął, bardzo szybko. Nie było najgorzej. Nie było najgorzej, no. Szybko. Tak, ale bardzo dobrze. Jak ci minął ten rok szkolny? Nawet dobrze, ale mogło być lepiej, jak zawsze. Poszedł znakomicie. Zdałem ze wszystkiego, nie było problemów, fajnie było. Dobrze zleciał, szybko dość, no. Nie narzekam. Jesteście zadowolone z ocen na świadectwie? No tak średnio, ale jest okej. Bardzo. Zdałyśmy, jest dobrze. Byle zdać. Tak, był stabilny. Jest 3-0, jest 3-41, jest dobrze, jest stabilnie, zdałem. Tak. Bardzo. Poprawione dwa zagrożenia, większość dwójek. Nieodpowiednie zachowanie, ale jest okej. Z oceny jesteś zadowolony? Tak, chociaż były o wiele lepsze w 8 klasie, o wiele lepsze, teraz spadły, ale może być. Mogło być trochę lepiej, ale nie jest źle. I jakie jest wasze nastawienie? Super! Że będzie ciężko, no, pracy przed nami. To obawiałam się na pewno trochę tą maturą. Ale będzie dobrze, jesteśmy dobrej myśli. Damy radę. W pierwszej to tak byle zdać, w drugiej to tak może połowa zdać, połowa się nauczyć, trzecia to nauczyć się, czwarta to do widzenia.